Na początku byłyśmy trochę chyba za bardzo spięte. Wiedziałyśmy, po co tutaj przyjechałyśmy dzisiaj. Chciałyśmy się bardzo zrewanżować za spotkanie z Brazylią w grupie, bo tam też brakło niewiele, dlatego miałyśmy swoje powody. No i bardzo chciałyśmy wygrać ten mecz, dlatego od drugiego seta to była zupełnie inna historia. Na pewno nie. Marzyłyśmy o złocie. Marzyłyśmy... Marzyłyśmy o złocie, ale wczoraj Chinki naprawdę były nie do przejścia i pogodziłyśmy się z tym, że po prostu były lepsze. Wiedziałyśmy, że kolejnego dnia mamy coś do udowodnienia i chciałyśmy wygrać ten brąz, bo brąz się wygrywa, a czwarte miejsce się przegrywa. Także na pewno chciałyśmy bardzo wygrać i super, bardzo się cieszę. To na pewno, zwłaszcza, że to były niektóre dziewczyny były z pierwszej kadry, przewijały się. Co prawda my też jesteśmy też niektóre się przewijały w pierwszej kadrze, ale to pokazuje, jak bardzo ten poziom był wysoki na tej uniwersjadzie. I wygrana z Włoszkami, wygrana z Brazylijkami na pewno na papierze naprawdę fajnie wygląda, bo to są naprawdę mocne drużyny. I dziewczyny też nie przyjechały tutaj, żeby po prostu sobie zagrać turniej. Także one też przyjechały tutaj po jakieś swoje cele.